czym Boże, coś wam powiem. Oby raczył Bóg obudzić mnie ze snu mojego lenistwa. Mnie, który choć jestem podły, to jestem Jego sługą. Niech mnie podpali pragnieniem Jego nieskończonej miłości, abym zapłonął ogniem Jego miłosierdzia. Tak święty Kolumban modlił się, żeby nie przespać godziny przyjścia Pana. Nigdy jednak nie będziemy dostatecznie gotowi na przyjście Pana. Nie dostaniemy żadnego cynku, że dziś jest ten dzień, więc trzeba posprzątać swoje sumienie. Po prostu musimy żyć tak, jakby On miał przyjść za chwilę. Pamiętajmy jednak, że droga ucznia to nie tylko przyjemności i rozrywki. Uczeń nie powinien kurczowo trzymać się tego świata, bo idąc za Chrystusem już nie jesteśmy z tego świata. Jeśli nasze życie nie będzie miało na względzie tego, że Pan kiedyś przyjdzie, to możemy się niemile zaskoczyć tym, co nas spotka. Trzeba zatem przyjąć postawę sługi wiernego, który spełnia swoje obowiązki, żyje w zgodzie z Bogiem, przykazaniami i Ewangelią. Czuwanie polega na tym, by mieć oczy otwarte na prawdziwe światło, a czynem wypełniać to, w co się wierzy. Każdy chrześcijanin jest zarządcą Bożych tajemnic, życia, które dał nam ze swojej miłości, w której żyjemy, jako synowie i córki Boga Ojca, Synu, przez Ducha Świętego, talentów i zdolności, którymi nas uzdobił, ludzi, których nam powierzył. I nikt nie może zastąpić nas w tym zadaniu. Każda osoba jest rządcą. Przy narodzinach utrzymujemy dziedzictwo w genach i pewne zdolności do realizowania się w życiu. Odkrywamy, że te potencjały i samo życie jest darem od Boga, tylko że my nic nie zrobiliśmy, aby je zdobyć. Są osobistym prezentem, wyjątkowym i niezbywalnym i są tym, co tworzą naszą osobowość. To talenty, o których mówi nam sam Jezus, cechy, które mamy rozwijać podczas naszej egzystencji. Jezus pragnie, aby nasze życie było owocne, abyśmy nie przestawali być czujni, aby przyjąć z wdzięcznością i zadziwieniem wszystkie skarby Jego serca. Chce, byśmy byli czujni, oddając nasze talenty, zdolności, nasz uśmiech, nasze przebaczenie, naszą codzienną pracę, nasze życie wiary, nadziei, miłości na służbę innym. Nasze życie jest misją. Przychodzimy na ziemię po coś, a raczej dla kogoś. Dla naszych rodzin, naszych przyjaciół, naszych współpracowników, naszych sąsiadów. I obyśmy nie popadali w niepokój, że Pan się spóźnia. Obyśmy nie zmrużyli oka, bo jak powiedział papież Benedykt XVI, senność uczniów od wieków pozostaje dobrą okazją do działania zła. Ten brak wrażliwości dusz udziela złemu władzy nad światem. Nasza wierność jest narzędziem, by nie dać miejsca diabłu. Wierność temu, co obraliśmy jako naszą drogę, jest bardzo ważna, choć wiele nas kosztuje. Wierność zadaniom powierzonym przez Boga hartuje nas w boju, a walka, jaka się toczy, dotyczy naszej duszy i naszego zbawienia. Człowiek wierny z całej siły i z wielką trzeźwością myślenia stara się czynić to, co słuszne. Nie kieruje się w życiu własnymi pragnieniami, lecz drogowskazem wiary.